Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejny film z cyklu 5 minut o. Dziś porozmawiamy o rozwiązaniu firmy JetBrains o nazwie Rider. Zanim to nastąpi, omówię w kilku słowach ofertę JetBrains, omówimy podstawowe funkcje programu Rider, a następnie porównamy z konkurencyjnym Microsoft Visual Studio. Oferta JetBrains to przede wszystkim znane i lubiane przez programistów środowiska programowania, tak zwane IDE. Znajdziemy tu IDE praktycznie do każdego języka programowania. Ponadto narzędzia do pracy grupowej, takie jak uTrack, AppSource, TeamCity oraz autorski język programowania stworzony przez JetBrains, Kotlin. OK, przejdźmy zatem do konkretów i omówmy sobie funkcję Ridera. Jest to szybki, wydajny międzyplatformowy IDE dla platformy .NET, działa w systemach Windows, Mac oraz Linux. Fajną funkcją jest inteligentna funkcja edycji kodów, takie jak różne rodzaje uzupełniania kodu, automatyczne importowanie przestrzeni nazw, automatyczne wstawianie nawiasów klamrowych, podświetlanie pasujących ograniczników, zmiana kolejności kodu i tym podobne. Rider oferuje ponad 2200 kontroli kodu na żywo, które pomagają wykryć błędy i zapachy kodów. Dostępny jest także ponad 1000 szybkich poprawek, aby rozwiązać wykryte problemy indywidualnie lub zbiorczo. Wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Alt i Enter, aby wybrać właściwy. Nawigacja i wyszukiwanie umożliwia szybkie przejście do dowolnego pliku, typu lub elementu w bazie kodu, a także znaleźć ustawienia i działania, a wszystko to za pomocą wspólnego skrótu Search Everywhere. Kolejną fajną funkcją jest dekompilator. Chcesz wiedzieć, jak działa kod biblioteki innej firmy? Żaden problem z Riderem. Wystarczy użyć go to declaration na symbolu biblioteki i kazać Riderowi zdekompilować te biblioteki do C-Sharp w zwykłej zakładce edytora. OK, przejdźmy do kolejnych funkcji Ridera. Ciekawą funkcją jest refaktoryzacja. Rider oferuje ponad 60 refaktoryzacji znanych z ReSharpera oraz ponad 450 akcji kontekstowych. Możesz tu zmieniać nazwy, wyodrębniać metody, interfejsy, klasy, przenosić i kopiować typy, używać alternatywnej składni i wiele tym podobnych akcji. Rider pozwala uruchamiać i debugować testy jednostkowe. Możesz przeglądać testy, pogrupować je na różne sposoby, podzielić na poszczególne sesje, oglądać wyniki testu czy przejść do kodu źródłowego. Rider zawiera także debugger, dzięki któremu możesz tworzyć wiele konfiguracji i funkcji debugowania. Rider także, tak zwanie prosto z pudełka, zawiera obsługę Git, Subversion, Mercurial, Perforce i TFS, a więcej systemów kontroli wersji obsługiwanych przez dostępne wtyczki. Dzięki JetBrains Rider możesz tworzyć nowoczesne aplikacje internetowe, mobilne, stacjonarne, zbudowane obsługą JavaScript, TypeScript, HTML, CSS i SASS. Rider obsługuje wiele także innych technologii i zapewnia ścisłą integrację z różnymi narzędziami do tworzenia stron internetowych. Jeśli chodzi o bazy danych i SQL, możesz nad nimi pracować bez opuszczania Ridera. Możesz łączyć się z bazami danych, edytować schematy, tabele danych, uruchamiać zapytanie, a także analizować schematy za pomocą diagramów UML. OK, to porównajmy sobie Ridera z Microsoftowym Visual Studio. Przede wszystkim Rider nie jest zamknięty w strukturze 32-bitowej, co oznacza dużo, dużo większą szybkość działania. Rider jest także wieloplatformowy, może działać na systemach Windows, Mac oraz Linux. No i co ciekawe jest to, że kupując Ridera otrzymujemy IDE do platformy .NET, zawierające w zasadzie większość, a w zasadzie prawie wszystkie funkcje ReSharper, czyli bardzo popularnego dodatku do Visual Studio, bez którego wielu, wielu programistów nie potrafi wyobrazić sobie pracy z Visual Studio. OK, przejdźmy do następnego slajdu. Tutaj omówimy sobie korzyści z oparcia Rider na platformie IntelliJ IDEA, czyli jednego z najpopularniejszych produktów IDE firmy JetBrains. I dzięki temu oparciu właśnie mamy kompleksową obsługę systemu kontroli wersji, obsługa wielu baz danych, bogate wsparcie technologii frontendowych, integracja z wieloma popularnymi issue trackerami. Rider ma także wiele wysokiej jakości wtyczek tworzonych przez zaangażowaną społeczność programistyczną. No i co ciekawe, rozwiązania i projekty, z którymi współpracuje Rider, są w pełni kompatybilne z tymi, które tworzymy na Visual Studio. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja nazywam się Michał Schubert. Pod widocznymi namiarami możecie Państwo nas znaleźć.
No i serdecznie zapraszam do współpracy z firmą Connect Distribution. Mamy między innymi oprócz narzędzi programistycznych JetBrainsa także inne narzędzia programistyczne, czy do automatycznych testów, czy do kompilacji pracy programistycznej, tworzenia wersji instalacyjnych, a także szereg różnych rozwiązań security oraz innych. Także serdecznie zapraszam do sprawdzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z ofertą. Dziękuję bardzo.